Witam gorąco wszystkich, jestem Darius i zapraszam Was na kolejny odcinek drugi z serii Second and Change na mapie Abingdon Park. I jak widzicie, już zakończyłem te dwie prace, które tutaj miałem wynajęte, trafiły się. No, to jest zeszło. Godzina z każdej, na każdym kontrakcie godzina. O, nie na każdej. Także no. Czy to było warto, czy to się opłacało? Ciężko powiedzieć. Niech i zobaczę, jakie tam były kwoty, które dostałem za to. 4500, czyli 800. I po godzinie pracy, no masakra. Dobra, zbieramy kasę. Muszę zainkasować, trzeba. No i co teraz? Teraz trzeba gdzieś sprawdzić, czy coś doszło w sklepie nowego. Ciekawego. Apeluję teraz, no nie ukrywając, na to kombajn jakiś, żeby na przyszły, na ten nowy sezon, żeby można było coś zacząć, jakieś prace wykonywać w końcu. Na razie z takim małym kultywatorem to ja to dużo nie podziałam. Wiem nic. Trzeba dalej szukać sprzętu. To nie ukrywam, no jeśli chodzi o taki dobry zarobek, to trawa też jest dobra. Jak to zawsze w farmingu bywa. Nie wiem właśnie, czy tu jechać, ale sprawdzę, czy to też by się przydało zatankować. A nie chcę mi się jechać na drugą stronę mapy, więc nie wiem, czy nie kupię sobie beczki z paliwem. O, taki traktor. 98 koni. Nie, no nie ma sensu. Już idę, mam. Dobra, aha, beczkę. Z paliwem, jeśli byłaby tutaj, to bym był wdzięczny. Dźwięczny. Za 1000. Jest tutaj. 1500 litrów. Dobra, na razie. Na razie to zostawię, jedziemy na drzemkę do dnia następnego, czyli lutego. Luty, gdzie luty, obój buty. Dobra. Dobrze, tu dość sporo parkingu jest. Dobrze. Jest miejsce, gdzie zaparkować jeszcze. No i mamy luty. Co nam przyniósł luty? O, piękny. Bardzo piękny. Powinien pożyczkę załatwić na niego. To na razie nie potrzebuję. Dobra. Wchodzimy. Trzeba wziąć pożyczkę. Tutaj. I kasujemy. Nie. Z wrażenia, o, dobra, 178. Dobrze, kupujemy. To co to? Moce. Zmieniamy moce? Nie zmieniamy mocy. Tak, jest golas. Bierzemy bez żadnych kombinowań. Piękny. Mamy to. Pięknie. Taki lód. Nie, to jest marzec. O, tam. To luty minę, teraz marzec. No i dobrze, bo w sumie mam jakieś kontrakty na nawożenie. A ja nie mam sprzętu do nawożenia jeszcze. Szkoda, ale będzie sprzęt już na ten. Na żniwa, na zbiory. I o to chodziło. Dobra. Tam w sumie już mogę usunąć ten. Header, który tam jest na placu. Dobra, przydałoby się skołować jakiś skrawek ziemi, kurczę. Tylko nie wiem gdzie. Jaki co. Ładny klas się trafił. To jest 180 tysięcy na całe. No. Ona nawet taka dobra.
Lepiej niż na ogół, nie? No i to ma dwa headery i już można działać, także myślę, że tu jest właśnie już dobry początek. Albo na razie postawię go za nim. Muszę się rozejrzeć za jakimś skrawkiem ziemi, czyli jestem w stanie coś kupić. Znaczy może młodziej sprzęt poukładać. Więc tak, tu jest farma. Ale ta farma kosztuje 456, to jest ze skrawkiem ziemi, to mnie to nie interesuje. Jest ciężko. O, coś doszło. O, przetrząsacz. Tak? No, za 21 tysięcy. No to by można było już kupić. Bo można by było sianko robić. Dobra. To kupimy. To jest za 16, to nie, dobra. Wracam do pola. Ja tak się zastanawiam. Tu jest druga farma, ale ona kosztuje 213. Tu jest jakiś skrawek za 24 tysiące. Trochę jest drzewa, lasu. Jest tam coś. A, tam jest biogazownia. Za 24 tysiące. Kosiarka ma. No nie mam jak pozbierać jeszcze tej trawy z pola. I też nie mam trawy. Jeszcze gdzieś coś. Czterysta tysięcy to jest dużo. Jedynie co mi do głowy przychodzi, to ten biogazownia, żeby kupić. Bo tu są jeszcze obrzeża do kupienia. I one są za darmo. No to wezmę je. Czemu nie? Za darmo? Ale to takie jest, co i tak nie ma nigdzie miejsca, żeby można było to postawić, ten sprzęt. Dobra. To sobie kupiłem. Tu jest kościół. Jeszcze może z innej postaci. O, tak muszę. Bo to są domy jednorodzinne wszędzie. Tu jest jedna farma, ona kosztuje sporo, 200 coś tam było. Muszę zobaczyć na tą, jak to się mówi, biogazownię, jak to tam wygląda. Czy tam się opłaca ziemię kupić? No na PG, że nie było, to ślubno nie było takiego problemu, bo tam już musiałem zacząć od ziemi. Bo na poziomie trudnym, jeśli się włączyło grę, to nie było żadnych budynków. No a tam chodziło o to, żeby budynki wszystkie były. Więc musiałem być na poziomie łatwym. Nie ma tu zbyt dużo tego terenu. Jeśli bym wyciosał te drzewa, to można by było tutaj poustawiać ten sprzęt. A żeby wyciosać drzewo, bym mógł pocinać wszystko, ale czy... No nie. No tak. Nie mam zaś do usuwania chlinic, więc mieć problem z postawieniem budynku. Czy szopy, coś tam. No tutaj dużo miejsca nie ma, aczkolwiek. Dobra, na razie będziemy musieli zostawić to jak jest. No nie ukrywam, że ta farma byłaby ciekawa do kupienia na początek. No ale to na to też trzeba pieniążki, prawda? Dobra, ile ta farma? Ona tam dość sporo miała tego terenu też. 213 jest najtańsza, jak na razie. Tutaj jeszcze jest ten teren koło farmy. Można by było zerknąć, co to jest jeszcze. Na szybciutko. Tak zerkniemy, zobaczymy. Tu są owieczki. Tu jest jakaś szopa.
Gdzie to było? Tutaj jest. Ale to z tego co kojarzę, to chyba będzie teren taki zadrzewiony. No, to jest to. Nie, to jest. Są domy. Jakaś farma to jest, ale to. Tutaj nic nie postawię. Raczej no. Sprzęt tutaj nie pochowam. To są domki. Trochę tego. Za domkami jest tego placu tutaj. No to lipa. Dobra, zobaczymy, czy coś doszło. O! Jeszcze jeden kombajn doszedł fajny. No ale ja już mam tego, trudno. Tutaj są ciuchy, muszę go kupić. 5400. Nie mam tyle pieniędzy. Spróbuję dobrać porzeczkę i sprzedać je od razu, czy się uda. Piątkę dorzucimy. A czemu 6? 6? Za 5400? Czemu się rozwijasz? Nie ten przycisk w ogóle, jejku. Wow, 6 palec za 5400. Ale jazda. Teraz to przydałoby się jakoś wybyć mączym. Ha. Dobra. Muszę to schować, bo to zmokną teraz. Że mogę podnieść. Ja ciuchy tam dużo nie ważą. Już się ciemno robi, trzeba przewinąć na kolejny dzień. Ale się trafiła promocja. Muszę znaleźć jeszcze miejsce, gdzie to zawieźć. Ciemno się już robi. No w sumie jeszcze marzec jest. Nie ma tu światła gdzieś. Ciemnica w tym no garażu. Strasznie. Nie ma światła. Dobra. Trudno. Przerzucimy to jeszcze. Jeszcze jedno i idę spać. Marzec, kwiecień. Jeszcze, o właśnie miałem sprawdzić. No to nawożenie jest tylko tu. Niedobrze. Dobra. Przewijamy do następnego dnia. Się ciemno zrobiło. Czy tam deszcz? Ale cieszę się, że udało się kupić dzisiaj kombajn. No, coś doszło. Ale sprzęcior wchodzi. Masakra. W sumie można było na ósmą przewidnąć już. No i co? O, jest! Przyczepa do zbierania, samozbierająca. Tak? Tak, zbierająca. Muszę pożyczyć pieniądze i już będę mógł z trawą działać. 60 tysięcy potrzebuję. Dobra. Dobra, by jeszcze wziąć pożyczkę. Dobra, tyle zostawimy. No i co? Tyk. Pyk. Bierzemy to 60 tysięcy. Pięknie. Dobra. To tylko by został
żeby dorwać tu jakiś mocny traktor. I to by chyba było. No. To już tylko trawa wchodzi na razie z kontraktów. No coś bym tam mógł porobić, ale nie mam. Co to tu jest? No fajny, fajny kontrakt, jak widzicie. Trzeba zrobić kieszonkę w belach. A jaki sprzęt jest do wypożyczenia? Do tego. Przetrząsacze 3. Zgrabiarka. I nic więcej. Jednym liczę. A tu jest. Tu to samo. Też nie ma. Co ciekawe, co to się porobiło. Tam w ogóle belowarek nie było. Tu są belowarki. Dobra, tu jest nawożenie. Tu jest odchwaszczenie. Tego też nie mogę robić. Więc... tu nic nie doszło. To ja chyba za bardzo w tym kwietniu nic nie porobię. Tak na układzie. Jedynie co to mogę po prostu wstawiać sprzęt, żeby tutaj nie przeszkadzał. Układać sobie to, żeby miało te ręce nogi. Dobra, tu sobie zostawimy kultywator jeszcze. Nie wiem, czy nie trzeba będzie przewieźć już tą przyczepę tam na ten drugi plac. Nie, z tyłu jeszcze jest miejsce, dobra, spoko. O, coś piekło. O, to jest tylko znikło. Dobra. Z tyłu nie wiem, tam chyba jedna przyczepa mi się zmieści, ale będę musiał chyba... Wow, tam problem ciągnąć tą przyczepę. No, dlatego też potrzebuję większy traktor. Fajnie, że jest przyczepa samozbierająca. Super, ale widać, że ten zatorek jest za mały dla nią. Czuć. Że się męczy, no. Pięknie weszła. Ale ładny dzień. Jak ja lubię wiosnę. Wszystko się rodzi do życia. No i teder, tedery też piękny, duży jest, fajnie się trafił. Jeszcze większą powierzchnię zrobi, bez żadnego problemu. Przetrząsacz. Dobra. Poukładany będzie sprzęt, no i co dalej? Trzeba będzie go znowu przewinąć na kolejny dzień. Nie wiem, czy tam coś jeszcze dojdzie ciekawego. No, dobrze by było coś zacząć robić. I jakąś farmę kupić w końcu. Zarobić. Teraz. Ile ta przyczepa wymaga mocy? O kurczę, 300 koni. To cały entuzjazm teraz poszedł. Poszedł sobie. 300 koni, marzenie. Mam jedną trzecią tylko. W tym zatorku. Niecałe 100 koni. Dobra. Kwiecień, maj. No to przewijamy na maj, jeżeli tylko zerknę, czy coś nie doszło. Jakiś prac, odkwaszczanie jest tylko,
Jejku, tu jakie pieniądze są. Nie ma jak robić. Dobra, przewijamy. Chociaż zaryzykuję, bo i tak to w sumie zniknie, prawda? Te kontrakty, a jeśli by coś się trafiło, to bym mógł coś zrobić. A jak nie, to najwyżej tak stracą się, czyli co? To zaakceptuję. To. I to jest najlepsza cena. Zobaczymy. Może się trafi. Taki hazardzik zrobimy. A nóż, coś będzie. Jutrzejszego dnia. No i mamy maj. Maj. Nic nie ma. Dobra. Ło. Ale tu roboty doszło. Szok. Wszystko się zmieniło. Tu jeszcze jest aktywne, okej. Nawet niestety nic nie porobię dzisiaj. Jak to się wszystko zmienia szybko. Dobrze, jeszcze to zaznaczyłem i jest. Ajajaj. No szkoda. Dobra, to były szybkie pieniądze, możemy na coś porobić. No niestety. Jest jak jest. Nie ma co kombinować. Czyli co, ja tam nic dzisiaj nie porobię. No trawy nie podniosę, bo nie mam dość mocy, żeby uciągnąć to. Więc dupa, muszę przewinąć znowu na kolejny dzień. Czyli czerwiec. No nic nie robię. Strasznie dużo pracy jest z tym, z trawą. Dużo kontraktów. Dobra. W takim razie jeszcze miałem zobaczyć tu. Tutaj nic nie ma. Dobra. Czerwiec. Co mamy w czerwcu? Następna kosiarka. Ten kosiarka to tam jedna mi już wystarczy. To ma 4 metry, a ja mam 3,6. Nie zdradzę już kupić domu. Ale niedobrze, że kurczę, ani traktoru, ani nic innego. No trudno. Zobaczymy jeszcze na kontrakty. Czy coś tutaj jest harwestrowanie. Kurczę, ale takie małe poletko. 27. Gdzie to jest w ogóle? Przez zerknąć. 27. Tutaj jest 25, 26, 27. Tutaj jest poletko. Malutkie. No dobra, może to zrobimy tak na szybkiego, co? Trochę zmniejszymy czas. Tam w nim mam nadzieję, że wiadę, co to jest za w ogóle kontrakt. To by trzeba było jeden z tych kontraktów usunąć. Okej. I wziąć ten tutaj. Zobaczymy to harwestrowanie. Za 1000 akcept kontrakt. Dobra, no to jedziemy. Zrobimy to. Czyli ten header do kukurydzy muszę zostawić. Tam pod murem zostawmy. Fajnie, już można coś działać dzięki temu harwestrowi. Pierwszą robotę, pierwsze zbiory zrobimy. No rok czasu. Jak na takie coś, to nawet dobry wynik. Nie udało się w pierwszym roku, no ale w drugim już trafił się kombajn, więc można działać. Za to nic nie trafiło do nawożenia. Ziemne.
wczesnym headerem, bo tutaj będzie nie bez zało, bo jest dość ciasnawe. A ten header jest dość sporych wymiarów, więc włączymy sobie światła i pędzimy na robotę. Piękne widoki. Wszystko ładnie się zieleni. Jest trudno zakręcie się wyrobić. Ej, koleś, czekaj, bo ja muszę... Ło, coś mi biegło pod harwester. Dobra, działa, jedziemy. Dobrze, że się udało przejechać. O. Wyskoczył z zakrętu. No, także spory odcinek jest do przejechania. Nie ukrywam. O, mapa jest dość dużych rozmiarów. Nie jest to mała mapa. Niektóre pole to tam są naprawdę duże. Jeśli chodzi o rodzaje pól, no to są zróżnicowane. Są małe, duże, średnie, także jest urozmaicone pod tym kątem. Fajnie by było trafić jakiś dobry kontakt na dużym polu, więc można by było zobaczyć, co jest nasiane na dużych polach. Co tam, na co możemy tam liczyć. No ale jak już jest, mam header do kukurydzy i do słonecznika, także jedynie co nie będę mógł zrobić, to ziemniaków i buraków. A tak to w tym roku sezonowym to nie będę mógł większość prac wykonać, także jakieś pieniądze już powinny wpaść konkretne, żeby pospłacać pożyczkę co najmniej, zainwestować pieniążki w jakiś jeszcze sprzęt dodatkowy. A na priorytetem na razie jest zakup jakiegoś dużej mocy traktoru, żeby mu tą przyczepę samozbierającą pociągnąć. 300 koni, no, to jest minimum. Czyli coś ponad 300 koni by się przydało. W poprzedniej serii był problem z przyczepami. Długo czekają na przyczepy, naprawdę długo, a tym razem jest problem z traktorem. Kombajn się trafił, nie ma traktora jeszcze. No. Dobra, tu już ruchu nie powinno być, więc powinno być w miarę płynnie przejechać się bez żadnych obstrzeżeń. No to jest daleko, daleko. Nie wiem, czy szybciej nie byłoby przez pola. No ale co, kontrakt za 1000 coś. Też nie wiadomo, ile tam tego zboża zostanie, bo jakiś procent zostaje dla nas. No to też tam dużo z tym nie nadziała. To od razu pójdzie do sprzedania. Tam, gdzie będę to zsypywał. Prosto zerknę, czy coś tu się zmieniło. Tutaj nic na kontraktach. Też nic. Co to było? A, opryski. Już opryski się zaczęły, no nieźle. Dobra, muszę czas włączyć minimapę. Jeszcze. Sporo do przejechania. Mam nadzieję, że dobrze jadę.
przedtem dojadę. A tu jest wiosna farmy. Aha. No i co teraz? Chyba miałem skręcić, mi się wydaje, 27. Jestem tu. No. Miałem skręcić, niestety. Dobrze, bo to... Trafiłem na framę, to jest dość miejsca, żeby jeszcze nawrócić. Tak? Z tym nie ma problemu, ale... Przynajmniej sobie popatrzymy, jak farma wygląda. Wygląda fajnie, naprawdę. Myślę, że chyba będzie pierwsza z farm, którą kupię, bo jest za dobre pieniądze. Znaczy, no, cena niska jest, więc... wyrobił się. Jestem pod wrażeniem. Te drogi w Wielkiej Brytanii to naprawdę są, nie wiem, mega. Teraz tam prosto dalej, tak? Mam by tam do tej farmy dojechać. Chociaż zaraz. Jak to wygląda? Ja jestem. Nie prosto. A, tutaj miałem skręcić. Tam jest. Do farmy. Prosto to jest koniec terenu. Nic mapy. Tam muszę się dostać na drugą farmę i przez tą drugą farmę przejechać, żeby się dostać do tego pola. To ta droga tu jeszcze jest dość szeroka, jeśli chodzi o te drogi na farmach, pomiędzy farmami, bo to tak na farmach raczej nie. Jak między polami do farm, co dojeżdżają, to to jest jeszcze szerokie, bo zdarzają się dużo węższe. Tak takim kombajnem się jedzie, to trze się po krzakach bocznych. Także dwie osobówki to się nie minie. To jest takie ścieżki, co są na jedną osobówkę. Tam pytanie, czy ja wpakuję się z tym headerem tam do tego pola. Się okaże, że będzie to wąski przejazd. I to jest małe pole, tylko widzę już. Następne fajne miejsce. Teraz tu jest co? Wejście. Tu jest wjazd. Okej. Okay. Muszę się z buta przejść, zobaczyć, gdzie jest wjazd na to poletko tam. Tutaj na pewno, nie? Trzeba będzie przejechać chyba przez to. Cokolwiek to jest, ta barzeka jest, nie? Pod tym, czy co? Tutaj, tutaj, tutaj. Okej, dobra. No nie będzie wesoło. Jest tutaj dość ciasnawo, jeśli chodzi o ten duży header. Ale spróbujemy. Innego wyjścia nie ma. No, nie mam wyjścia, muszę wjechać na zboże. Czy coś tu doszło w międzyczasie? Nic nie doszło więcej.
Nic nie doszło. No dobra, nic innego nie ma wymyślam. Nie lubię takich rzeczy robić. Ja muszę wjechać tak. Dobra. I już możemy działać. Pierwsze zbiory. Aha. No i myślę, że chyba będziemy już kończyć odcinek, ponieważ czas się już kończy, antenowy. O, złożone. Opuszczamy. I jedziemy pięknie. I to, kurczę, takim headerem to szybko zrobię. Idzie raz, dwa. Jak dziwnie, kurczę, jakoś tak niby wolno. A, bo to jest ten header. Dobra, spoko. Jeśli tu zerknę, muszę upewnić, ale to chyba to jest ten header, kupiłem, co jest. Gdzie to są? No, ja wykorzystuję pełną moc, pełną prędkość tego harvestra. Nie no, spoko, czyli nie będę zamylał gry. Cieszę się szybko robić to. Mocy widzę, dlatego tak powoli jedzie. Jeszcze pod górkę jest, no to ona odczuwa tą moc jazdy na pod górkę, niesamowicie. No i niby wykorzystuje pełną prędkość harvestra, jedzie wolniej. Ciekawe, czy zbiornika mi starczy na to. Czy będę musiał tutaj przyjechać przyczepą. Co jest grane? No, muszę tylko rozpędzać. Jeszcze miejsce kończy w tym zbiorniku. No, chcę jeszcze kilka pociągnąć. Trzeba będzie przywieźć tutaj przyczepę jeszcze. Za chwilę będzie pełna. No. Dobra, w takim razie ja z tego miejsca się z wami pożegnam. I widzimy się w przyszłym, następnym odcinku. Już myślę, że tutaj już będę miał ogarnięty ten kontrakt. Go ogarnę na spokojnie. Dobra, dzięki za uwagę, pozdrawiam gorąco i zapraszam na następny odcinek już niebawem. Na razie, cześć.